Mam na imię Oskar, mam lat 15, jestem mieszkańcem Krakowa i głównym problemem w Krakowie jest zanieczyszczenie powietrza. Bardzo bym chciał, żeby dorośli się tym zajęli. Szanowni Państwo, właśnie dlatego tutaj jesteśmy z panem prezesem, szefem, liderem Solidarnej Polski w Krakowie, panem Mirosławem Borutą Krakowskim. Chcemy rozwiązać najważniejszy problem Krakowa. Problem smogu. I dlatego rozmawiamy o transformacji energetycznej, która nie tylko ma wymiar, jak widzimy, globalny, ale ma również wymiar lokalny. A mówię to również jako osoba, która rodzinnie związana jest z Krzeszowicami, a moi czy kuzyni mojej mamy byli znanymi profesorami na Akademii Górniczo-Hutniczej. I właśnie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, naszym zdaniem, zdaniem Solidarnej Polski, powinna być centrum intelektualnym, jeżeli chodzi o polską myśl dotyczącą transformacji energetycznej. My z jednej strony bronimy polskiego węgla, dlatego że uważamy, że Polska wzorem na przykład Japonii powinna inwestować w nowoczesne metody jego spalania. Chodzi szczególnie o ciepłownictwo i elektrownie węglowe. Z drugiej strony jesteśmy zwolennikami tego, aby tak jak widać to na przykładzie Krakowa, ograniczać niską emisję, a zastępować ją można przede wszystkim biomasą. Biomasą, która pozwala produkować tanie ciepło na obszarach wiejskich, jak i również na przedmieściach Krakowa. To jest zdecydowanie lepsza alternatywa niż niska emisja. I właśnie z panem Mirosławem Borutą Krakowskim, który jest również ekspertem od spraw rolnictwa, rozmawiamy dzisiaj w Krakowie właśnie o tym programie, o programie rozwiązywania kwestii dotyczącej smogu. Jednym z najważniejszych problemów jest oczywiście transport. Nie ma żadnego problemu, żeby w Krakowie transport publiczny był właśnie oparty o bio-LNG, o biogaz, o wszystkie nowoczesne polskie technologie OZE, które zapewnią zdecydowanie czystsze powietrze dla takich właśnie młodych mieszkańców Krakowa, 15-latków jak Oskar. Ale aby to się stało, potrzebny jest bardzo mocny plan. I tutaj mocno właśnie w Krakowie chciałbym, żeby wybrzmiało zdanie Solidarnej Polski dotyczące trwającej debaty na temat aktualizacji polityki energetycznej Polski do roku 2040. Jesteśmy bezwzględnymi zwolennikami, żeby z jednej strony węgiel był paliwem przejściowym transformacji energetycznej, ponieważ Polska nie może pozwolić sobie na tak drastyczne podwyżki cen energii i ciepła. Powinniśmy inwestować w nowoczesne metody spalania węgla, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o rozwój zielonych energii, to zdecydowanie biomasa, to zdecydowanie biogaz, to zdecydowanie te wszystkie technologie OZE, które są znakomite z punktu widzenia interesów polskich rolników. To polscy rolnicy mogą dostarczać substraty, dostarczać wkład biomasowy, biogazowy, między innymi również do paliwa, które będzie używane w transporcie miejskim tutaj właśnie w Krakowie. Dlatego w tej bardzo ważnej debacie, debacie, która również toczy się w Zjednoczonej Prawicy, jesteśmy zwolennikami stabilnych, odnawialnych źródeł energii, ale polskich, opartych o biomasę, przede wszystkim agro, ale również tą biomasę pierwotną, czyli wynikającą oczywiście z gospodarki leśnej, a nie o niestabilne wiatraki, które są przeskalowane, które są bardzo drogie i które jednak nie zapewnią nam taniej energii i ciepła. Trzeba pamiętać, że biomasa jest paliwem OZE numer jeden w całej Unii Europejskiej, jest bardzo popierana przez Unię Europejską, która, jak wiecie, Szanowni Państwo, bardzo często jest przez nas krytykowana. Podsumowując, dzisiaj celem dla Solidarnej Polski w kontekście najbliższego roku razem z nowym liderem Mirosławem Borutą Krakowskim jest oczywiście zmiana władzy w Krakowie. Zmiana również władzy, która będzie władzą od 2024 roku z wizją Zielonego Krakowa. Zielonego Krakowa inwestującego w nowoczesne polskie OZE, ale również i Krakowa, który będzie doceniał
wielki potencjał intelektualny Akademii Górniczo-Hutniczej. To jest nasz cel i jestem przekonany, że go osiągniemy. I bardzo mocno tutaj w Krakowie chcemy, w mieście, w którym smog jest problemem numer jeden, aby wybrzmiała nasza koncepcja dotycząca aktualizacji polityki energetycznej Polski do roku 2040. Polski węgiel, nowoczesne metody jego spalania oraz polskie technologie OZE, co również jest dobre dla całego polskiego przemysłu urządzeń OZE, bo nie może być, szanowni Państwo, tak, że dzisiaj 98% tak zwanych pomp ciepła, które również dofinansowane są z budżetu państwa, to są produkty chińskie. Tak, szanowni Państwo, chińskie. My stawiamy na polskie OZE, jest mnóstwo polskich firm, które również w województwie małopolskim, które mogą produkować i produkują znakomite urządzenia. Proszę Państwa, mnie jako, no, jak Państwo słyszeli, liderowi okręgu Solidarnej Polski w Krakowie jest łatwo, bo ja w tym mieście się urodziłem, wychowałem, ja to miasto znam od kilkudziesięciu lat i ja widzę przemiany, jakie się w tym mieście dokonują. Zawsze można powiedzieć, że to jest za mało, zawsze można powiedzieć, że możemy zrobić więcej, tylko bardzo często bywa tak, że na omówieniu się kończy, a my chcielibyśmy przejść do czynów. My chcemy połączyć coś, co jest takie bardzo tradycyjne, coś, co, no powiedzmy sobie, polski węgiel, prawda, który można nadal używać, dopóki nie osiągniemy takiego poziomu zastępowalności węgla przez inne źródła energii, byśmy zawsze mieli, tak jak tutaj Państwo mają, prawda, ciepło i jasno. I pan minister, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw transformacji energetycznej polskiej wsi, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że możemy postawić na coś, na co te zachodnie kraje, na których, no, chcielibyśmy się też wzorować, jeśli to są dobre wzory, postawiły już dawno, chociażby właśnie na ilość takich biogazowni, tych źródeł ciepła, które praktycznie są do stworzenia, a substrat, paliwo do nich już mamy. Więc jeżeli popatrzymy na to wszystko kompleksowo, to jako Solidarna Polska z całą pewnością będziemy chcieli łączyć tradycję z nowoczesnością i iść z Polską w dobrym kierunku, ale wiadomo, z Polską na ustach. Oczywiście w Europie, to jasne. I myślę, że z taką, nie wiem, z taką ideą, z taką, no jednak energią, jak wszystko, co się zaczyna, będziemy mogli się Państwu coraz częściej prezentować, tak żeby Solidarna Polska w Krakowie była środowiskiem, do którego i Wy zawsze możecie przyjść, a i my o Waszą pomoc poprosimy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, podsumowując, BioLNG to jest pomysł Solidarnej Polski na niskoemisyjny, ekologiczny transport w Krakowie. Dzięki temu rolnicy będą mieli dodatkowe dochody, a my pokazujemy konkretny pomysł na transformację energetyczną właśnie takich miast, w których smog, tak jak mówił Oskar, 15-latek, mieszkaniec Krakowa, smog jest problemem numer jeden. Ale aby postawić na biogaz, na bioLNG, potrzebne są pozytywne zmiany w Krakowie. W Krakowie, w którym cały czas brakuje takiego powiewu świeżości. I mam nadzieję, że w roku 2024 pan Mirosław Boruta Krakowski, najbardziej krakowski ze wszystkich polityków na polskiej prawicy, doprowadzi między innymi do tego, że władze w Krakowie w końcu się zmienią i będziemy mogli realizować te wizje czystego, ekologicznego Krakowa w oparciu o polskie technologie OZE. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy Państwu bardzo. Jeżeli Państwo mają pytania, to bardzo prosimy. To dziękuję. Jeżeli są jakieś potem nasadki, to jesteśmy do dyspozycji. Dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy.